Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, Ula z tej strony. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kartkę w pudełku ręcznie robionym, takim kwadratowym. Kartka jest z okazji baby shower i od razu jak dostałam zamówienie na tą kartkę, to sobie pomyślałam, że w kolekcji Baby Joy, myślałam, że w sumie to jest Lemoncraft, ale teraz widzę, że to jest P13, był bocian. I tutaj były papiery z takim bocianem, to widać skrzydła jego, ale były też małe bloczki z bocianami i na elementach do wycinania też były bociany. I sobie pomyślałam, że świetnie by było, gdyby ten bocian się znalazł na tej kartce. I potem szukałam papierów odpowiednich do tego bociana. Będzie się rodził chłopczyk, więc prośba była o papiery albo niebieskie, albo zielone, coś z szarym, biele, może złoto, więc nakombinowałam się. Właśnie te chmurki, które tutaj widzicie, to jest papier z Action, z kolekcji Forest i możecie ją kojarzyć, jeśli jesteście ze mną trochę dłużej, ponieważ robiłam z niej album dla Kubusia na pierwszy roczek. Trochę papierów mi jeszcze zostało, więc jak znalazłam te chmurki, szukałam ogólnie zieleni, ale jak znalazłam te chmurki i sobie myślę, kurczę, ten bocian na tych chmurkach, no miodzio, bo on będzie po prostu frunął z tym dzieciaczkiem. Więc to już wiedziałam. No i potrzebowałam jeszcze tylko znaleźć coś na ramkę. Bo słuchajcie, tutaj, no właśnie, są chmurki, jest ramka, no i jest ten bociek. Bardzo chciałam zrobić po prostu tło taką, no jako warstwę, tą ramkę. Może żółtą, może złotą, ale to ani żółty, ani złoty mi do tych papierów tak strasznie nie pasował, bo one, no nie wiem, mają taki specyficzny kolor i no niestety, ale no nie. Postanowiłam, że się z tym prześpię i na drugi dzień, jak do tego wróciłam, to zobaczyłam właśnie ten papier, który mamy tutaj. Biały z... To jest niebieski, ale to jest taki szaro-niebieski. Te listki tutaj, no mój mózg mówi, że one są w odcieniu niebieskim, ale to jest właśnie no w zasadzie taki szary, tylko troszeczkę zabarwiony na niebieski i pomyślałam, że będzie super pasować. No i sami możecie zobaczyć, że chyba całkiem nieźle to wygląda. No ale kartka warstwowa po prostu... warstwa tego papieru i na to te chmurki. Jakoś mi tak, i na to ten bocian, no nie, tak mi to jakoś za ubogo było, więc zaczęłam kombinować dalej. No i wymyśliłam, że zrobię shaker. Teraz Wam może już pokażę całość tej kartki. Jeszcze zobaczcie, że tutaj jest właśnie znowuż ten kolor, żeby się odróżniało od tego, gdzie wsadzamy. Na tyle jest te listki. No i właśnie, wymyśliłam, że to będzie kartka otwierana, tak? A tutaj będziemy mieć shaker, czyli faktycznie będzie ramka taka trochę większa. Tutaj też z boku jest ten papier, ten sam papier, więc wszystko ładnie wygląda. Natomiast właśnie w środku mamy i stópki, niebieskie i zielone stópki. Są przeurocze, mam ich jeszcze całkiem sporo, więc no więc fajnie. Widzę, że coś mi się tak, wszystko mi się przyblokowało w jednym miejscu. Potem mamy takie cekiny. Mamy serduszka takie plastikowe, to są te, ale są też takie jakby gumowe i kółeczka też w różnych odcieniach, zieleni i żółci, które kupiłam na holu w Action. Całkiem niedawno, więc myślę, że jak ktoś z Was zajrzy do Action, to jeszcze takie gumowe, silikonowe cekinki znajdzie. No i tutaj jeszcze napis
Baby shower, teraz tak patrzę, czy na pewno nie zrobiłam błędu. Szczęśliwego, dobra, rozwiązania. Bardzo mi się podoba taki pomysł, że niektóre litery są duże, niektóre są małe, więc postanowiłam to zastosować. Nie miałam wykrojnika takiego, żeby sobie takie prostokąciki wyciąć, więc po prostu użyłam dziurkacza brzegowego z We Are Memory Keepers. On ma 4 mm, promień jest 4 mm. No i widzicie, że całkiem fajnie mi zrobił właśnie takie okrągłe napisy, a nie takie kanciaste. Więc no, mi się podoba. Jeszcze jak wysyłałam prototyp zamawiającej, to nie byłam pewna, czy mi się to podoba. Ale teraz jestem zadowolona. Ten bocian jest właśnie na górze jeszcze tej kartki, a nie w środku, a tak pierwotnie myślałam, więc myślę, że no, to był dobry wybór, żeby właśnie ten napis i ten bocian były sobie na wierzchu, a shaker nie miał żadnych ograniczeń, tylko tam sobie mógł latać, ten środek mógł sobie latać tak, jak chciał. Na tyłach jest ten sam papier, który tutaj jest na kopercie z tyłu. No i zobaczcie, że też się podpisałam w ten sam sposób, co tutaj. Na początku już mi się nie chciało odbijać pojedynczych literek, więc no, trochę krzywe te litery tak uciekają do tyłu, ale to nic. Zazwyczaj, o ile nie zawsze, podpisuję się ręcznie na kartkach, więc będzie akceptowalnie. Aha, i jeszcze jedna rzecz, którą tu zrobiłam. Te napisy, takie same, białe, wyglądały mi trochę dziwnie, więc potuszowałam je szarym tuszem dookoła i to samo zrobiłam tutaj z rameczką. Dzięki temu całkiem nieźle się odcina od tego białego tła, które tutaj mamy, od tej białej bazy. Dobra. No to słuchajcie, ode mnie na dzisiaj tyle. Bardzo jestem ciekawa, jak Wam się taka kartka podoba. Wydaje mi się, że jedna z prostszych i takich uboższych, które zrobiłam, ale no, mam nadzieję, że młodej mamie się spodoba, bo przecież to jest najważniejsze. Na dzisiaj myślę, że tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!